W momencie, w którym w 2014 roku ogłoszono, że Federacja Rosyjska wprowadza embargo na produkty żywnościowe pochodzące z Unii Europejskiej, w tym m.in. z Polski, wielu ekspertów i komentatorów podnosiło wielkie, można powiedzieć, larum w zakresie tego, jak to embargo wpłynie na kondycję polskiego eksportu, ponieważ wtedy byliśmy w sytuacji, w której jeszcze mieliśmy negatywny bilans handlowy, to znaczy importowaliśmy więcej towarów niż eksportowaliśmy. Później okazało się już w pierwszym roku tak naprawdę obowiązywania tego embargo, że jest w zasadzie dokładnie przeciwnie. Ponieważ od momentu wprowadzenia tych restrykcji polski eksport zwiększał się, wolumen w stosunku do roku 2013. W 2016 było ponad 30% większy, jeśli chodzi o polski eksport, dlatego jasno tutaj widać, że nie miało embargo większego wpływu na dynamikę wzrostu polskiego eksportu. A tutaj możemy mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze jest to poszerzanie i pogłębianie tych rynków zbytu, które już aktualnie eksplorujemy albo eksplorowaliśmy jeszcze przed momentem wprowadzenia embarga i tutaj chodzi przede wszystkim o rynki unijne. Natomiast cały czas najważniejszym rynkiem pozostają dla nas Niemcy i generalnie państwa Unii Europejskiej. I w tym zakresie my tutaj znacznie zwiększyliśmy wolumen naszego eksportu, jego wartość. Jednocześnie eksplorując i odkrywając nowe kierunki eksportu, tutaj mam na myśli przede wszystkim Azję, do której eksportujemy dziś dosyć istotnie więcej niż eksportowaliśmy 5 lat temu, mimo że to cały czas jest jednak obszar, jeśli chodzi o polski handel zagraniczny, nieodkryty.